Już jutro dowiemy się, jak przebiegły pierwsze randki w 7. sezonie Rolnika. A jak wiadomo, sam format programu musiał się trochę zmienić przez pandemię. Producent sam zapowiadał kilka tygodni temu, że uczestnicy zostali od siebie rozdzieleni, żeby zachować jak najmniejszą liczbę osób na planie. Nie będzie więc zarywania do cudzych kandydatek, a szkoda, bo to mogłoby być ciekawe. W końcu rolnicy są w podobnym wieku i może jakaś miłość od pierwszego wejrzenia mogłaby się im przydarzyć. Jak wiecie, też mogą zdarzyć się mali oszuści, tudzież oszustki, które trochę poniosła fantazja ze zdjęciami. Więc o ile produkcja zdecyduje się nasuraczyć całym materiałem, to możemy mieć powtórkę z 5. edycji programu. Wielu z Was czeka również z niecierpliwością na pierwsze randki Magdy. Śliczna, żywiołowa blondynka zebrała w końcu najwięcej listów i jak widzieliśmy w zapowiedziach kolejnego odcinka, niektórzy są naprawdę ciekawi, będzie więc na czym oko zawiesić. Większość widzów jest zachwycona nową rolniczką, która poza niewątpliwą urodą wydaje się też być bardzo sympatyczna i zdeterminowana do założenia rodziny. Okazuje się jednak, że to ostatnie nie wszystkim widzom przypadło do gustu. Na portalach plotkarskich pojawiły się nawet komentarze, że Magda jest zbyt zdesperowana i że to się na pewno źle skończy. Że jeszcze nie zdążyła nikogo poznać, ani się zakochać, a już zaplanowała, kiedy się zaręczy, weźmie ślub i zajdzie w ciążę. Widocznie nie wszyscy widzowie rozumieją, że generalnie taki jest cel tego programu. A jak wiadomo, Magdalena przeżyła już jedno rozczarowanie miłosne, zakończone rozwodem. Czy to źle, że marzy o założeniu rodziny? A jeśli trafia się ta odpowiednia osoba, to czemu miałaby z tym wszystkim czekać? Czy może też uważacie, że za szybko zdradziła swoje plany na wizji? Dajcie znać w komentarzach.